Witam serdecznie, mistrzyni polskiej, mistrzyni Barbara Kaczorowska. Kosi równo z trawą. Tym razem przeciwnik wyjątkowo wyborny. Najlepszy sędzia w Polsce aktualnie, najbardziej rozchwytywany na całym świecie. Były sekretarz generalny Polskiego Związku Szachowego, były prezes Polskiego Związku Szachowego, czyli krótko Tomasz Delega. Mistrzyni gra białymi i rozpoczyna otu. Tomek proponuje francuską, ale to taka chytrość, bo na natychmiastowe F5 mistrzyni mogłaby zagrać hetman D3, co w bazie już wszyscy wiedzą i się bali się tego, jak diabeł święconej wody. Przykładowo pokażę o... Jak zachęcał Aleksander Alochin, tylko D5. Tylko D5 i tylko D5 jest dobre. Ale trzeba grać kamienną ścianę. A nie każdy lubi kamienną ścianę. Tak zwanego Stonewala. Stone i wal. Wal w ten kamień. No dobra, więc było E4. E6 bardzo elastyczne posunięcie, ale trzeba grać francuską. Stąd widać, że jak budujemy repertuar debiutowy, to obronę francuską łączymy z obroną holenderską czarnymi. Mówiłem to w pierwszych kilku filmach z zakładki Teoria debiutów szachowych. No i teraz już czysta holenderska. I przeciwko holenderskiej mistrzyni jest dobrze wyszkolona, wie, że najlepiej oskrzydlić gońca, wziąć przekątną we władanie. Goniec E7, taki mięciutki, ale elastyczny ruch. Wiadomo, że nie będzie wariant leningradzki, ale kamienna ściana może być. I mistrzyni proszę, żeby nie było podwiązki, dochodzi natychmiast do E4, bo wie, że do E4 trzeba dojść szybciej, niż czarny dojdzie do E5. Czarny chce dojść do E5. Mistrzyni to wie. Uczyłem ją tego. I uderza w centrum. I problem jest teraz z pionkiem E, że jak zostanie na E, to będzie trudno gońca białego rozwiązać, a jak pion D pójdzie do przodu, to pion E będzie słaby. No taka jest struktura. Trzeba odbić. I tu bicie na E4. Nie daje skoczek C6 zupełnie przyzwoite posunięcie, chociaż zastanówmy się, jakie perspektywy skoczek tam ma. On tu nie ma żadnych perspektyw, więc mistrzyni spokojnie. No nie mogła przyjść na F3, zasunąć konika w ucho. Kto wymienia, ten traci. Jak widzimy, czarny przeprowadza kolejną wymianę. I tu zobaczył szaszka. No, mistrzyni nie będzie sobie psuła struktury bez powodu. Goniec D2. I hetman F6. Taka pułapeczka, że jak teraz goniec zbije, to najpierw tu będzie pan szachuś, a potem koni zbije. I to biały nagle przegrywa z doskonałej pozycji, ale mistrzyni spokojnie roszadkę, ona zdąży swoje. Obroniła, wzmocniła punkt F2. Można go na czerwono pokazać, bo jest silny jak po byku. A byk zawsze jest na czerwono malowany. A5. Biały, czarny jest w debiucie, ruch A5 nie upiększa. I tu proszę, jaka dojrzała decyzja. Broni piona. Nie chce wymiany gońców. I tu czarne robią strategicznie nieprawdopodobnie zły ruch. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Kombinujemy jak mistrzyni.
Znam tej wody, muszę pójść jeszcze do sklepu, bo tam będzie promocja na nową wodę, jak mówiłem. W tygodniu jest promocja na jedną wodę. Z 50 groszy taniej kosztuje, albo nawet 40, a nie za każdym razem jest to promocja na wodę, którą piję. Na przykład nie piję niektórych. Nie piję marki Żywiec, bo oni wyciągają wodę spod ziemi. Jest taki cud, że w górnym biegu rzeki jest więcej wody niż w dolnym, bo zanim spłynie do dolnego, to niemiecka firma, nie pamiętam jak się nazywa, wyciąga to. W okolicach miejscowości Żywiec. Aha, zagadałem się. A tu mistrz nie pchnęła pionka. Skoczek nie może iść na D4. Poszedł na D8 i gdzie ten skoczek będzie chodził? Tu kiepsko, bo tu goniec, tu kiepsko, przy okazji zamknięty jest tu kiepsko. Zostaje mu tylko atakę. I od razu, proszę, proszę, wymusza osłabienie. Nasadziła się, a może na ten. Może na zielono go zrobi, a może żółtego dołożę, żółty. Patrzcie, jak żółty z zielonym pięknie wygląda. No i co? Osłabienie. H6 osłabienie białych pól, mistrzyni wtedy zmieni kolejność figur damata, nastąpiło G6. I proszę bardzo. Oceniamy pozycję. Czas start. Ocena pozycji jest prosta. Czarne są w debiucie, mają rozdzielone wieże. Są dwa wskaźniki, dwie przesłanki do stwierdzenia, czy jest zakończony debiut. To jest, czy wprowadzone wszystkie figury do gry lub czy między wieżami nie ma niczego, czyli są te wieże są połączone. Te są rozdzielone. Czarne są w debiucie i mają dwie figury, które trzeba wprowadzić do debiucie, potrzeba na to przynajmniej 3 tempa. Białe mają przewagę w rozwoju. Przy przewadze w rozwoju trzeba tworzyć pozycję. Otwieranie pozycji odbywa się poprzez otwieranie linii. Proszę bardzo, szukamy jak otworzyć linię. Szukamy jak otworzyć linię. Nie włączyłem zegara, ale myślę, że sobie wszyscy poradzili bez włączonego zegara. Linię otwieramy poprzez wymianę pionów. F4. Proszę, tu wieża patrzy rentgenem. I teraz o co chodzi? Tu jest wieża. Tu jest wieża. I tu jest wieża. Te wieże się wymienią, zostanie ta na F1. A ta, o chyba... Zielona ta. Zróbmy ją na zielono. Zielona siedzi i płacze. D6. Fe. Ojoj, co to było? Hetman musi bić. I wymieniamy wieżę i przychodzimy drogą, czy nie? Kombinujemy jak mistrzyni.
Kochani, mistrzyni zaofiarowała figurę. Po przyjęciu będzie, byłby pan szachuś, no trzeba się osłonić. Mistrzyni by tutaj wygrała hetmanka. Tu jest związanie. Wygrałaby hetmanka. No dobra. Tomasz wymienił. Się okazuje, że biała wieża na otwartej linii, a czarnej nie ma. Ta wieża zatem się wymieniła, to już mówiłem. Hop. Pan szachuś. I teraz można różnie atakować. Różnie. Ale jak zobaczymy, że są dwa pionki za figurę, to najprościej w świecie dać szachutka. Teraz oczywiście można próbować tu łapać hetmana czy co, ale po wzięciu konika mamy dwa piony więcej i atak. Mistrzyni jeszcze dała szaszka i wzięła. No i grozi wejście wieżą na ósemkę, na czwórkę. Grozi goniec d4. Grozi skoczek f4. Tomasz powinien się już poddać, ale jeszcze siłą inercji, czyli bezwładności, zaofiarował wieżę. Tu za jakiś iluzoryczny atak, ale po wieża f4. Wieża nieuchronnie wchodzi tu, co wieńczy dzieło na przykład. No nie ma jak się w ogóle obronić, ale nawet wieża, hetman i pan Maciuś. Piorunująca miniatura mistrzyni. Moja uczennica, jakby nie mówił.